Jak zwykle mamy piękne słowo i bardzo odpowiednie do chwili, którą przeżywamy. Wychodzimy na pielgrzymkę. Pielgrzymka ma wiele znaczeń. Jednym z nich jest to, że jest bardzo pięknym obrazem Kościoła. Pewnie najpiękniejszym obrazem Kościoła jesteśmy jako pielgrzymka wtedy, kiedy to się dzieje właśnie w łódzkiej pielgrzymce. Niesiemy na przodzie wystawionego w Najświętszym Sakramencie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I idąc za Nim, słuchamy słowa, które nam przepowiada, a my jesteśmy wspólnotą Jego uczniów. To jest obraz Kościoła. Dzisiejsze słowo uczy nas tego, jak buduje się Kościół. Uczy także tego, jakie w Kościele mogą być pokusy, które temu budowaniu Kościoła są przeciwne. Najpierw mamy obraz ze Starego Testamentu, kiedy lud Boga desperacko szuka króla. Trochę dlatego, żeby się upodobnić do wszystkich innych ludów na świecie, nie? Znaczy, żeby ten lud Boga rządził się takimi zasadami, jak wszystkie inne państwa. Więc szukają króla i tak desperacko, że gotowi są oddać władzę nad sobą nawet cierniowi, byle tylko nimi rządził. Nie macie w sobie pytania, jak to jest możliwe, nie? Skąd się w człowieku bierze taka desperacja, żeby zrezygnować z własnej wolności i żeby powierzyć władzę nad sobą komuś, kto się do tego kompletnie nie nadaje? Skąd taka desperacja? I odpowiedź jest pewnie taka, że dobrze jest mieć nad sobą króla, bo wtedy ty przestajesz odpowiadać. Tak może być w państwie. Dzisiaj o tym się dość głośno mówi, że coraz mniej jest aktywności społecznej, coraz mniej jest w naszym świecie takiego zaangażowania oddolnego, społecznego. Coraz więcej funkcji przerzucamy na państwo. Państwo niech zrobi wszystko. No to jest wygodne, bo wtedy sobie zostawiamy tylko jedną rolę. Takich życzliwych albo kompletnie nieżyczliwych krytyków, ale to źle zrobili. Tak samo może być z Kościołem. Można mieć ciernia za władcę, nie? I zostawić, niech jeden wszystko robi, może pięciu. Ustawić się z boku i mieć możliwość krytykować. Takie pokusy mamy w sobie. A może być przecież kompletnie inaczej. Może być tak, jak mówi Ewangelia, że w tej wspólnocie, którą tworzymy, jest miejsce dla każdego, żeby wziął na siebie jakąś część odpowiedzialności. Idźcie i wy do winnicy. Ale ja nigdy tego nie robiłem. Ale ja przestałem 11 godzin. 11 godzin byłem z boku, nigdy się nie angażowałem. Idź i ty do winnicy. Dla każdego jest miejsce. Co więcej, okazuje się na końcu, że trud każdego jest traktowany tak samo. Każdy dostał po denarze. Powiecie, to nie jest sprawiedliwe? Nie, to nie jest sprawiedliwe. Ale dlatego, że winnicą nie rządzi biznesmen, tylko rządzi ojciec. To mnie najbardziej uderzyło, jak dzisiaj rano siedziałem nad tym słowem. Święty Hieronim, jak tłumaczy tę Ewangelię na łacinę, to tu, gdzie jest w naszym polskim przekładzie słowo gospodarz, tam jest u świętego Hieronima pater familias, ojciec rodziny. Ojciec rodziny. Jak to uchwycimy,
to przestajemy się dziwić gospodarzowi. Bo ojciec nie może patrzeć na to, że jakikolwiek z jego synów jest bezrobotny. I co z tego, że 5 czy 6 fantastycznie pracuje, jak ciągle widzisz tego, który się tak naprawdę marnuje, bo mógłby się zaangażować, mógłby wejść do posługi w tej winnicy, ale stoi w takim poczuciu, że się do niczego nie nadaje. Może nigdy nie dostał żadnej propozycji, może nigdy nie został zauważony. Więc ojciec mówi, chodź, dziecko, chodź i pracuj w mojej winnicy. Jest jeszcze godzina, jeszcze zdążysz się zaangażować. Jak my byśmy zapatrzyli się w Boga, który jest gospodarzem tej winnicy, to byśmy odkryli Jego ojcostwo. Pewnie wtedy skończyłyby się nasze pretensje. Ten też dostał denara. Za co? A ja od rana tyram jak głupi. A ten co przyszedł posprzątać po wszystkim i on też dostaje denara, to jest twój brat. To jest twój brat, to jest twoja siostra. Nie cieszysz się, że w końcu jest i robi? Że wziął na siebie część odpowiedzialności za tę wspólnotę? Nie? Będziesz się obnosił przed swoim bratem i przed swoim ojcem, swoimi zasługami? To nie jest firma, to nie jest biznes, to jest rodzina. I tak naprawdę w kościele, w winnicy nie zarobkujemy. Kościół nie jest obszarem zarobkowania, Kościół jest obszarem obdarowania. Od początku do końca Bóg nas obdarowuje. Także wtedy, kiedy Cię obdarowuje konkretnym powołaniem, możesz zrobić to, możesz zrobić to. Chodź, popatrz, jesteś potrzebny, wierzę w Ciebie, potrafisz to zrobić. Nie, ale ja nie umiem. Potrafisz. Kościół jest miejscem obdarowania. Idziemy na pielgrzymkę, będziemy najczęściej rozmawiać, myśleć o małżeństwie, o rodzinie. Małżeństwo jest obszarem obdarowania. Nie jest kodem zakazów, nakazów, ograniczeń. Małżeństwo jest sakramentem. Bóg daje łaskę. Doświadczyłem w tym roku tego, że tak właśnie może wyglądać Kościół. Byłem w Teze z 50 młodych ludzi z naszej archidiecezji. I był taki moment, pod koniec już tego pobytu, rozmawiam z fajnym chłopakiem, który ma na imię Ignac, nie wiem, może idzie na pielgrzymkę. Ignac przyszedł do mnie, mówi tak, wczoraj sprzątałem ubikację. Mówił o tym z niekłamanym poczuciem dumy. Nie? Sprzątał kible i mówi o tym z wielką radością. I ja myślę, pójdziemy za ciosem i pytam się go, Ignac, jak to jest, że tutaj sprzątasz kible z radością, a gdyby ci twój proboszcz kazał to zrobić na plebanii albo na parafii, to byś powiedział, że nie, albo byś go wyśmiał. I ten chłopak mówi tak, powie ksiądz arcybiskup, co? Tu wszyscy pracują. Tu nie ma tak, że jest 1% jeleni, które się poświęcają. Tu wszyscy pracują. Myślę, aha, podrążymy temat. Mówię, Ignac, czemu tu wszyscy pracują? I padło zdanie, które myślę, musimy wpisać w dokumenty synodu pastoralnego. Ignac powiedział tak, bo myśmy sobie wszyscy to miejsce wybrali. Bo myśmy sobie wszyscy to miejsce wybrali. Wybraliście Kościół? Wybraliście ten Kościół tak, jak on jest urządzony przez Boga, który jest Ojcem, który nie przebiera, nie wybrzydza, nikomu nie mówi, za późność przyszedł, teraz już się na nic nie załapiesz, twoją pracę wzięli inni. Wybraliście taki Kościół, którym Ojciec daje każdemu tyle, ile chce. Kościół, który jest miejscem obdarowania przez Boga, a nie zarabiania, nie obnoszenia się ze swoimi zasługami. Wybraliście taki Kościół. Tego nas też, mam nadzieję, będzie uczyć pielgrzymka, że jesteśmy Kościołem, w którym każdy może coś zrobić, może wziąć odpowiedzialność za innych. To
To się zaczyna od najprostszych rzeczy. Weź tubę i ją ponieś. Ostatnia myśl. Uczymy się też Kościoła tak możliwie najszerzej. Zaczynamy pielgrzymkę od pięknego znaku. Mamy wśród nas dwie ikony, które właśnie się uświęcają przez swoją obecność na liturgii. To są ikony, które pojadą do Syrii, do jednego z niewielkich kościołów syryjskich. To są kopie ikon, które do tamtego kościoła podarował kiedyś generał Anders razem z polskimi żołnierzami. Podarował z wdzięcznością za wszystko, co Polacy, my, Kościół i Polacy, którzy w Syrii stacjonowali w czasie II wojny światowej, zawdzięczają tamtemu miejscu i tamtemu kościołowi. Te ikony zostały zniszczone w 2013 roku. Jest wielka okazja, że możemy sprezentować do tego samego miejsca ich kopię. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. To jest piękny znak. Syria znacznie dłużej od nas pracuje w Winnicy Pańskiej. Śpiewamy taką pieśń, dziękujemy Ci, Ojcze nasz. To jest przekład pieśni, która powstała w pierwszym wieku w Syrii. I my śpiewamy tę pieśń z wdzięcznością. 2000 lat minęło, ten Kościół nam ciągle te słowa przekazuje, Kościół syryjski. No to my przynajmniej tyle możemy zrobić, że przekazujemy im te ikony. Ale dzisiaj módlcie się za Syrię po drodze na tym pierwszym odcinku, dość wymagającym. Jak was trochę nogi zabolą, to myślcie o tym, że chrześcijanie w Syrii cierpią znacznie większe rzeczy. Amen.